świeży, zdrowy buraczek. Pokażemy, co prawda przez biuro prasowe do przekazania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kłaniam się. Słodki, dorodny burak. Taki oto dar przekazali dla rzecznika Klubu Prawa i Sprawiedliwości Adama Hoffmana członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Hoffman naraził się ludowcom swoim niewybrednym komentarzem na temat teledysku PSL, w którym stwierdził, że politycy tej partii zdziczeli, gdy wyjechali ze wsi do Warszawy. Po słynnej już wypowiedzi pana posła Hoffmana przedzwonił do mnie mój brat Andrzej, były poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, który prosił mnie w imieniu rolników, których zbulwersowały wypowiedzi słowa pana Hoffmana, aby tutaj w Warszawie wręczyć panu posłowi Hoffmanowi słodką odmianę jednej rośliny, bardzo przyzwoitej rośliny. Aluzję, miejmy nadzieję, że inteligencja pana posła Hoffmana potrafi dostrzec. Wraz z prezentem poseł PiS otrzymał zdjęcie drapiącego się w głowę szympansa z podpisem coś się poplątało. I dzisiaj do tego koszyka jeszcze sam od siebie dołożę taką wizytówkę, karteczkę, żeby sobie poseł Hoffman przypiął w lustrze w łazience i sobie od czasu do czasu poczytał, co się poplątało. Myślę, kiedy na to spojrzy choć raz w tygodniu, to już więcej plątać mu się nie będzie i nie tylko polskiego rolnika, ale przede wszystkim mieszkańca wsi i małych miasteczek w taki sposób, a nie inny, nie będzie obrażał. Czego mu naprawdę serdecznie życzę. To już kolejny prezent PSL dla Hoffmana. W sobotę konińscy kandydaci tej partii do Sejmu wysłali mu snopek słomy, bo jak stwierdzili, skoro rzecznikowi PiS wystaje słoma z butów, lepiej by szybko mu jej nie zabrakło. Buraka odebrały panie z sekretariatu klubu PiS i zapewniły, że poseł dar otrzyma. Na razie Hoffman nie wypowiedział się w sprawie prezentu.